Zawsze uważałem, że kluczem do osiągnięcia ciekawych efektów jest umiejętność łączenia wielu technik. Mając do dyspozycji nowoczesne technologie, możemy osiągnąć naprawdę bardzo dużo, ale umiejętności manualne, jakby cofnięcia się do podstaw tworzenia, jest, wydaje mi się, jeszcze lepszym rozwiązaniem. To trochę tak jak z dziećmi. Lepiej dać im klocki lub elementy, aby mogły pobudzić swoją kreatywność, a nie dawać gotowe zabawki. Tak więc i my cofnęliśmy się do naszego dzieciństwa i stworzyliśmy mapę do naszej gry po prostu z klocków. Opracowaliśmy koncepcję, układ, mogliśmy w szybki sposób zamieniać przestrzeń, przestawiać, kombinować, jaki układ będzie dla nas najlepszy, gdzie będziemy w których miejscach mogli osadzać akcje. Sprawdziliśmy wiele możliwości, a przy okazji była to fantastyczna zabawa. W dalszym etapie sięgnęliśmy już po technologię. Nasza mapa z klocków za pomocą fotogrametrii została wprowadzona testowo do silnika gry i tak naprawdę mogliśmy się nagle zmniejszyć i zacząć podróżować po tej mapie. Po przeanalizowaniu mapy z punktu widzenia gracza mogliśmy szybko wprowadzić zmiany, po czym ponownie wprowadziliśmy ją do komputera, sprawdziliśmy, a jak już byliśmy pewni, że jesteśmy przekonani do układu naszej mapy, przeszliśmy do etapu kolejnego. I tak z etapu manualnego znowuż trafiliśmy w zaawansowaną technologię, gdzie wykorzystaliśmy drukarki 3D do tego, żeby tą mapę wydrukować w jeszcze większej skali. No i tu się zaczęła prawdziwa zabawa, czyli dodawanie detalu. I do tego najlepsza okazała się plastelina. Oczywiście są metody modelowania w przestrzeni trójwymiarowej, ale mimo wszystko, jeżeli się czegoś dotknie, to jest to całkowicie inne, bardziej organoleptyczne podejście do tematu. Plastelina także umożliwia bardzo szybką zmianę, dodanie detalu, szczegółu. Jest w tym troszeczkę takiego artystycznego nieładu, gdzie możemy kształtować tą przestrzeń, czując ją bardziej z bliska. I tak zbliżyliśmy się do najważniejszego etapu naszej pracy, aby ten cały plan, ten cały detal, te całe wszystkie przemyślenia przenieść już w bardzo precyzyjny sposób do naszej gry. I tutaj z pomocą znowuż przyszła najnowsza technologia, czyli wysokiej jakości skanery 3D. Dzięki bardzo precyzyjnemu skanowaniu mogliśmy przenieść najmniejszy detal z dokładnością do 20 mikrometrów, więc wszelkie dołki, wgłębienia, wybrzuszenia, zadrapania, wszystko to można było przenieść 1:1, tak jak to zostało zaplanowane. Cały proces przebiegł niesamowicie sprawnie i tak naprawdę już po paru godzinach mieliśmy całą mapę z najdrobniejszym szczegółem. Ostatnim etapem jest dodawanie drobnego detalu na terenie, kamieni, roślinności, ale tak naprawdę ta baza, na której pracujemy, jest wynikiem połączenia wielu ciekawych, możliwych, dostępnych technologii.